Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą grę młodych szachistów, arcymistrzów Szczołówki Światowej. Partia pochodzi z turnieju z Norwegii, jest to ostatnia partia. No i muszę powiedzieć, że jeden z zawodników jest tutaj w gazie. A nawet powiem szczerze, że tak naprawdę ci dwaj zawodnicy, czyli Alireza, Firuzja i raport Richard, zaliczyli świetny występ. Zyski rankingowe dały im możliwość wejścia do top 10 czołówki światowej. Aktualnie na liście rankingowej na żywo raport Richard zajmuje 10 miejsce, a Alireza Firuzia zajmuje miejsce 9. No, muszę przyznać, że młody, no już nie Iranczyk, tylko Francuz uh... No jest w gazie. Trzeba przyznać, że mocno rywalizuje z Janem Krzysztofem Dudą, ale przypominam, że to Jan Krzysztof Duda wystąpi w turnieju pretendentów walcząc o miejsce w udziale w meczu o mistrzostwo świata. To będzie na pewno fascynujący turniej, który odbędzie się dopiero w 2022 roku, no ale to już tak nawiązując troszeczkę do Janka. Moi drodzy, ta partia jest naprawdę niezła. Widać bardzo dużą pracę wykonaną przy. Przez zawodników. No i zapraszam serdecznie, żeby za dużo tutaj nie zdradzać. Firugia rozpoczął ruchem E 4 partie, C5 odpowiedział raport. Raport jest takim zawodnikiem, który bardzo lubi mieszać na szachownicy. Niekonwencjonalne ruchy potrafi wykonywać i sobie świetnie w nich radzi. Po skoczku na F3 zagrywa właśnie tutaj skoczek na C6 i koniec B5. Obrona Sycylijska, jeden z wariantów Rosolimo, bardzo ciekawy wariant, jeżeli ktoś gra Sycylikę Tutaj generalnie schodzimy z głównych wariantów obrony sycylijskiej, e, grając właśnie ruch goniec B5. Dużo możliwości jest oczywiście, polecam na przykład jak ktoś chce troszeczkę to poćwiczyć. E, mecz Magnus Carlsen kontra Fabiano Caruana, mecz o Mistrzostwo Świata, bardzo często panowie grali ten debiut. Skoczek na f 6 prowokuje przede wszystkim Pionka, aby tutaj zagrał na E5, no ale tutaj Firudzia zagrywa skoczek na C3 i zobaczcie, wszystkie, nie wszystkie, trzy lekkie figury w grze to dużo. No i raport Richard zagrywa skoczek D4. No niby figura drugi raz w debiucie porusza się właśnie przy otwarciu. Generalnie ogólne zasady mówią nam, że nie wyprowadzamy, znaczy nie ruszamy się dwa razy figurą, czy trzy razy nawet figurą. To wszystko zależy od debiutu, od manewrów, od zrozumienia sytuacji. W tym momencie ten skoczek bardzo sprytnie prowokuje tutaj do wymiany. No jeżeli byśmy zbili i pionek by wybił, skoczek musiałby odchodzić, to tutaj pionek wisi. No więc należy jakoś zagrać inaczej. Co gra ten młody... Ja tutaj arcymistrz, on zagrywa e5. Od razu idą tu panowie na noże. Jest wtrącony ruch, skoczek bije b5, no i tutaj za bardzo nie można zabić, zbić, zbić skoczka na f6, bo dostaniemy wtrącenie na c3. No więc należy wymienić po prostu skoczka i skoczek zagrywa na d5. Pozycja już jest nietypowa bardzo. Co robią białe? Białe przede wszystkim kończą rozwój i robią roszadę. Ten ruch się może podobać e, Pamiętajmy o tym, żeby grać w ten sposób, żeby jak tylko będzie okazja, to próbujemy kończyć rozwój. To jest bardzo, bardzo ważne. To może nam potem pomóc w dalszej grze. No i teraz tutaj następuje A6 ten skoczek i tak tutaj stoi źle, więc no, generalnie został wypędzony, no ale może taka jest teoria debiutu. Ja tego nie znam. Przyznam się szczerze, że to jest wyższa szkoła jazdy, ale bardzo ciekawi mnie tutaj gra teraz białych, bo białe zagrywają C4. Wtrącony ruch, zawtrącony ruch można powiedzieć. No, i jeżeli tutaj by czarne wybiły skoczka, to wybijamy skoczka na D5. Imponujące centrum. Za chwilę gramy ostre D4. Goniec jest w gotowości, wieża w gotowości. Białe tu stałyby po prostu przyjemniej. Nawet lepiej, po prostu lepiej. Po C4 skoczek jednak zagrywa na B4 i skoczek spokojnie wraca na D3. Podsumowując w tym momencie tę sytuację, zauważmy, że białe mają zrobioną roszadę. Dwa skoczki są wyprowadzone. Wygląda to dobrze, wystarczy jeden zrobić prosty ruch do centrum i goniec już też ma wolną drogę, a czarny król jeszcze jest w centrum. Dwa gońce jeszcze nie grają. Jak ocenić tę sytuację? Otóż od razu powiem, że komputer tutaj ocenia to jako równą, ten czeskomowy komputer, o który, który mi tutaj podpowiada, ale no wiadomo, chyba z praktycznego punktu widzenia większość osób wolałaby grać białymi, gdyż rozwój jest większy. D6 ze strony czarnych, no gryziemy centrum, goniec za chwilę ma szansę wyjść. No i tutaj Ferruccia ostro, posunięcie D4. No i przypuszczam, że na przykład po takim wybiciu na E5 pionek idzie po prostu do centrum, trzymając fajną formację tutaj pionków. No ale można zagrać oczywiście inaczej, tak też w partii się dzieje. Pionek wybił na D4. No i ku mojemu zaskoczeniu i pewnie wielu osób, no bo jak tutaj się teraz należy zachować, tutaj można by było spokojnie zagrać skoczek E4. No, skoczkiem za bardzo wybić nie można, bo jest strzał na E5 i ten skoczek musi uciekać, no i wymiana hetmanów byłaby nieunikniona. Na pewno czarne byłyby z tego powodu zadowolone, ze względu na to, że paragonców zostaje u nich i nie ma potrzeby aż takiego pośpiechu, żeby, żeby kończyć rozwój, tak naprawdę. No ale tutaj Firurgia gra Hetman D4. Dlaczego zaskakujący ruch? Bo jest skoczek C2 i mamy widełki. Ha! Ciekawy, kto z Was by się tutaj zgodził na taką sytuację, grając białymi. No, przypuszczam, że trzeba mieć przygotowany wariant, żeby w ten sposób grać. E Prawdopodobnie tutaj e, Alireza ma to przygotowane i zagrał Hetman E4. Najlepszy ruch w sytuacji. No skoczek wiadomo, wziął wieże. Jest wieża więcej u czarnych, tylko pamiętajmy, że ten skoczek nie ma ucieczki, więc prawdopodobnie ten skoczek tutaj zostanie złapany, ale to i na, tak nadal e, punktowo opłaca się czarnym. Goniec zagrywa na F4. Wszystkie figury lekkie są już w grze. No i wieża tutaj oczywiście spogląda na skoczka. Goniec zagrywa na. 6. Generalnie w takich sytuacjach bardzo ostrych komputer broni się bardzo dobrze i w tej sytuacji na przykład pokazuje remis. Ok, no to znaczy, że białe mają tutaj duże szanse, skoro w tak, powiedzmy, w pozycji gdzie białe mają, znaczy białe i czarne mają dysproporcję figurową, czyli jest, no jak widzimy jakość więcej za chwilę będzie u czarnych, jeżeli tutaj tego skoczka zbijemy. No, ale to komputer, grają ludzie. Goniec zagrywa na E6 i wieża zbija od razu skoczka. No tak zagrać należy. Wieża zagrywa na C8 i skoczek od razu ostro do centrum. No, muszę przyznać, że ciekawie to wygląda i naprawdę groźnie, nietypowo, bo tu jest Goniec. On jeszcze tutaj się nie wyprowadził i nie pozwala królowi zrobić roszady. Jakby była zrobiona roszada, no to skoczki w centrum w tym wypadku myślę, że nie byłyby groźne. Pionek wybił na E5 i skoczek wybił na E5. No jesteśmy w takim kluczowym momencie, gdzie czarne mogłyby zagrać bardzo, bardzo ciekawie. Pierwszą rzeczą jest taką, że można by było wybić tutaj wieżą Pionka. Dlaczego oddać wieżę? Bo w następnym ruchu, na przykład po wybiciu, jest bicie Hetmanem na D5, wyrównując figury, zostając z Pionkiem więcej i próbować, należałoby wymienić hetmany. No to był raczej trudny ruch. No przypuszczam, że arcymistrz raport analizował tę partię, tak, znaczy analizował te, te, ten ruch tak naprawdę, ale to ciężko wykonać. Generalnie tutaj bardzo dobrym ruchem byłoby zagranie G6. Po tym posunięciu, i na przykład powierza D1, grozi taki ruch skoczek na F6. Jak mogłyby zagrać tutaj czarne, żeby uzyskać przewagę? Naprawdę, czarne tu mogły uzyskać przewagę w bardzo fajny sposób. Mianowicie. Grając koniec G7, mimo wszystko, i zobaczcie, że liczymy tak naprawdę tylko taki ruch jak skoczek F6. Znaczy, liczymy, można zagrać się też inaczej, oczywiście, ale taki ruch się narzuca, żeby zdobyć Hetmana. Ale po wybiciu skoczka, wymia, wybiciu Hetmana, wieża wybija. Tutaj grożą niebezpieczne maty. No więc ten skoczek albo na F3, albo na D3, bez większej różnicy, i czarne, i tak by zrobiły roszadę. Ta pozycja, wieście lub nie. Jest zdecydowanie lepsza dla czarnych A w zasadzie jest, można powiedzieć Śmiało, że jest wygrana Dlaczego? Bo bardzo łatwo, bez problemu Wchodzimy w następną wieżą Gońce są piekielnie silne Zawsze jakieś ruchy wtrącone Tu jest koniec partii To jest koniec partii, moi drodzy Tak mogłoby się teoretycznie potoczyć Czarne zagrały jednak w tej sytuacji inaczej I zagrały f6 Po tym ruchu Subtelne zagranie skoczkiem na F3, no bo co zagrać innego? No i tutaj e, Goniec wybił skoczka. No, trudny ruch pokazuje komputer no ale taki król F7 a no, prawie król F8 ale król F7 daje tutaj opcję jakiejś obrony lepszej powiedzmy no ale nastąpiło inaczej Skot, goniec zbił na D5 i pionek rzecz jasna nie wymieniamy w takich sytuacjach hetmanów moi drodzy jeżeli mamy jakość mniej atakujemy staramy się jak najmniej wymieniać najważniejszych figur w ataku czyli na przykład w tym wypadku hetmana po wymianie tutaj pionkiem na D5 wieża zagrała na C5 na pion no dobra, ciężko cokolwiek doradzić w tej sytuacji czarnym, żeby zagrać dosyć poprawnie. E, no, taki ruch G5 bardzo, taki no, wydaje się dobry, ale no, nie jest chyba najlepszy z tego względu, że to strasznie odsłania króla. Bardzo ciężko zagrać e, pionami, e, król w centrum. Trudna sytuacja, ale komputer tutaj widzi remis widzi po prostu remis. Wieża C5. No i białe grają ostre D6. No właśnie, i teraz zaczynają się schody. Moi drodzy, w partii e, raport zagrał tutaj Hetmanem na D7, ale dużo odnóg nas czeka, ale myślę, że dosyć przyjemnych. Mianowicie sprawdźmy, co by było po zagraniu pionkiem na E5, no bo to się generalnie bardzo narzuca. Po tym ruchu należałoby zagrać B4. Nie przypuszczam, że wieża by zagrała tutaj na B5, chociaż taki ruch by na, dużym, na wysokim poziomie byłby możliwy. Tam A4, gonimy wieżę, e, no i może tutaj jakieś bicie na E5. Generalnie wszystko się opiera o to, że trzeba poświęcić tutaj figurę. Na przykład jakby wie wieża wróciła na c8, no to teraz mamy strzał. Po tym strzale jest bicie, no to tylko rozpatrujemy, no i hetman zbija. I tak naprawdę tutaj jedyną opcją byłoby zagranie raczej gońcem na e7, ale po tym ruchu po prostu hetman zbija na g7, wprowadzamy za chwilę wieżę na e1 i jest koniec partii. To jest koniec partii. Moi drodzy, tak by było. Oczywiście tak mogłoby być. Po tym ruchu jeszcze można odejść królem na przykład na d7, ale tutaj Gramy Hetman F5. E, to jest kwestia właśnie e, policzenia prostego wariantu. Jeżeli król wraca, to zawsze wchodzi wieża. A jeżeli król idzie na C6, dajemy mata w trzech ruchach. Mianowicie, można sobie zatrzymać materiał oczywiście. Wieża C1, król B6. Goniec E3 z szachem, wieża i mat. E, mogłoby być jeszcze inaczej. Na przykład, król mógłby pójść na F7. No to dajemy szacha na D5. Król G6 ucieka. I teraz. Bardzo ciekawy ruch, który daje mata w 11. No, wiadomo, silnik podpowiada, ale ruch, który tutaj tak naprawdę przesądza, wszystko można sobie również znowu zatrzymać materiał, spróbować znaleźć opcję G4. Posunięcie G4 daje tutaj opcję mata z jednej albo z drugiej strony. No i w zasadzie można się poddać tu. A, wchodzi wieża, król jest w centrum, wiadomo. Moi drodzy. W partii Hetman zagrał na D7. W tej sytuacji poszło B4, czyli wieża musi wracać, no i poszła na C6, i wprowadzamy ostatnią figurę do gry, wieża E1. No i król oczywiście uciekł, schował się, przestraszył. No ale sprawdźmy znowu, co jest po ruchu E5. W tym wypadku lepsze jest bicie, no którąś z figur, tylko którą tym razem gońcem, bo jeżeli zbijemy gońcem i zbije tutaj pionek, to skoczek wybija i jest już koniec partii w zasadzie, bo atakujemy hetmana z odsłoną tego nie analizuję, ale po król D8 i na przykład goniec G3, bo uciec raczej trzeba by było goniec D6, następuje związanie król C7 i okazuje się, że tutaj silnik widzi Remis, mniej więcej, troszeczkę lepsze szanse pokazuje, mimo wszystko, dla czarnych. Bardzo trudna sytuacja, bym powiedział, i dla jednej, i dla drugiej strony. Nie nasz poziom, przynajmniej nie mój. Nie zagłębimy się aż tak bardzo w tę sytuację. To dużo czasu by trzeba było poświęcić na pewno. Mój drodzy, wieża F7, oh, król F7, sorry. I po tym posunięciu skoczek zagrywa na D4. Pięknie wchodzi ostatnia figura tutaj, już do centrum. No, wierzą, uciekać nie za bardzo się chce, bo taki Hetman na D5, no więc nastąpiło wtrącenie E5. W tym wypadku Hetman dał szacha, król G6. No i bardzo trudny ruch. To w ogóle kosmos, co gra ten zawodnik. Ja się jestem ciekawy, do którego momentu on miał przygotowane te ruchy. Naprawdę to jest fascynujące, jak głęboko i daleko zawodnicy analizują partię i wszelakie odpowiedzi, bo przypuszczam, że grając na surowo, że tak się wyrażę, człowiek nie jest w stanie aż tak pięknie tutaj rozegrać takich kombinacji. Znaczy, to jest moje tylko zdanie. Może są tacy genialni szechiści, że tak potrafią. Tutaj goniec zbił na e5. No, któż by taki ruch wykonał w pozycji? Ciężko stwierdzić. No i, moi drodzy, wieża zbiła na d6. Tu już czarne nie wytrzymały, chciały zwrócić materiał, żeby uspokoić grę. Ale sprawdźmy, oczywiście sprawdźmy, co jest po biciu gońca tutaj na E5. Po tym posunięciu następuje jeden, jedyny ruch, który daje ogromną przewagę białym, mimo straty jednej całej wieży za 5 punktów. Mój drodzy, skoczek F3, subtelny ruch, tu grożą widły. No jest ciężko. Co by było po biciu gońcem? oczywiście skoczek zbija i mamy tam Hetmana wziętego. No więc po, co będzie po wybiciu Hetmanem? Można się zastanowić, zatrzymać materiał, poszukamy fajnego, jedynego ruchu, który wygrywa partię. Po tym posunięciu oczywiście jest szereg innych ruchów, które są już dosyć w miarę proste, które wygrywają. Jest to ruch Skoczek bije E5, cały czas kontrolujemy, co by było, jeżeli Hetman by się poświęcił, oczywiście, czy poświęcił tutaj na E5, a um, no, przewaga materialna byłaby po stronie białych, mimo wszystko. I po tym posunięciu, na przykład, gdzie odejdzie król, na przykład na H5. Po tym ruchu dajemy szacha na G4, król H4, skoczek F3 szach, król bije G4, H3, król musi zbijać na H3 i Hetman F5. Na przykład taki mat. Dosyć ładny, efektowny. Po skoczku E5, jeszcze król na przykład na F5 może ruszyć. Po tym ruchu można na przykład dać mata na dwa sposoby, grając G4, a można też zagrać Hetmanem na F3. Myślę, że takie prostsze posunięcie. Jeżeli król pójdzie na E6, no to tam piękny mat na F7, a jeżeli król pójdzie na G5, mamy ładny ruch. H4, król H6, Hetman E3 na przykład, król H5, no i macik. Prosty, łatwy i przyjemny. Moi drodzy, wieża zbiła na D6, goniec zbił na D6, goniec zbił na D6. Jak tę sytuację wygrać, bo to jest wygrana białych ze względu na jedną istotną sprawę. Mamy piekielne związanie. Tylko pamiętajmy tutaj na takie pułapki, i możemy też sytuację obrócić w drugą stronę. Hetman dał szacha na E4. Okej. Okay. F5 jest w ogóle niegroźne, bo mamy hetman E6 i po wybiciu wieża tam wybija, zdobywamy gońca. Po król F7 nastąpił znowu szach, król G6. Prawdopodobnie tutaj białe czegoś szukały i znalazły subtelny ruch arcymistrzowski G3. Wszelkie groźby zostały zatrzymane, a związanie bardzo nieprzyjemne zostaje. Też generalnie stoi król bardzo źle. Posunięcie H6, prawdopodobnie chciał tutaj schować króla. Raport. Bieża D1. Widzimy, co się święci. Bazujemy na potężnym związaniu. Nie musimy już dawać mata królowi. Znaczy mata nie ma, ale yy, atak na króla się skończył, a bazujemy na związaniu. Wieża zagrała na E8, nie na F8, tylko na E8. I po tym posunięciu skoczek F3, jakże piękny, po raz kolejny wykonany ruch na tym polu skoczkiem. No i wieża zagrywa na E6 i dwa ruchy partia się kończy. Dosyć proste ruchy, moi drodzy. Skoczek H4, szach. Król zagrywa na H7. No, jak, skoczek, jak król na F7, to skoczek F5, i tu wszystko działa, bo jest związanie. Jeżeli król H7, Hetman D3 z szachem. Po tym posunięciu czarne się poddały. Dzięki czemu Alireza Firudżia wskoczył na dziewiąte miejsce na świecie. Jest to jego topowe miejsce. Wielki rekord osobisty. No i dobija do 2.800. Tak, powiem to wyraźnie. 2.800 jest oczywiście w zasięgu tego zawodnika. Tak przypuszczam. On ma dopiero 17 lat, moi drodzy. 17 lat. Czy 18 już w tym roku kończy? W każdym razie e, bodajże chyba 18. To jest tak mało przy takim rankingu. Niesamowita sprawa. Jeżeli król zagrywa na H8, to skoczek F5 i po prostu za darmo figura wystarcza na tym poziomie, żeby zwyciężyć partię. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.